Moi drodzy, zaczynamy przygodę z jej FC25. Jak widzicie, już mamy, już gramy. Zresztą, jak oglądacie też ten filmik, to wpadajcie na streamka, bo pewnie będziemy do nocy streamować już pełną wersję jej FC25. Pamiętajcie, że materiał oczywiście sponsoruje EA. Noho, tutaj wejście do klubu, reklama, wiesz. Więc chcesz zrozumieć taktykę. Proszę Państwa, zobaczcie, co tutaj się dzieje w ogóle. Okej. No dobra, no dobra. Ale my to pomijamy, moi drodzy. No i wchodzimy, moi drodzy, do tego trybu Ultimate Team, aktualizacja i startujemy, startujemy. Jestem ciekawy, czy już na początku jakieś pierwsze dymy w naszym zespole tutaj będą. Jeżeli chodzi o kraj, który wybieramy, właśnie w ogóle informacja. W tej edycji nie planuję ładować pońców i to jest, moi drodzy, pierwszy raz dosłownie od 10 lat, bo zawsze ładowałem pońcy, ale w tej edycji nie planuję ładować pońców, chyba że na karnet, bo tutaj podobno ma być jakiś karnet, to powiem tak, że jak będziemy, o, jest pierwszy ten, jest Zuma, Francja, okej, okay, czyli pierwszy nasz traf w tej edycji to jest Francuz Zuma, w ogóle nie wiem jak to wszystko wygląda, te wszystkie efekty, ekrany, walkouty, będziemy to na nowo się uczyli, no ale tak jak mówię, nie będziemy w tej, słuchajcie, edycji ładować pońców, to jest kluczowe, chyba że właśnie te karneciki, które wam za momencik pokażę, zobaczymy, tak prezentuje się nas pierwszy składzik, a dobra, tutaj możemy też dać, słuchajcie, na wypożyczenie, to może być dosyć istotne. Ojejku, no to średnio, niech będzie Vlahovic pod Alvina. No dobrze, dobrze. A niech będą Shandong Taishan. Póki co, potem wiadomo, że się kupi stroje Rayo Esports. I tutaj wyjazdowe takie ciemniejsze, niech będzie Anglia. Dobra, i Herb, no pięknie. Śląsk, Filadelfia. Dobra, niech będą z cyklu Węże Jamajki, Paniola. Dobra, tak, moi drodzy, to się prezentuje. Aha, ja mogę... Ty, ale ja chyba za dużo nie miałem, ale wiecie co? Zróbmy to, zróbmy to. Ale to było około stówki i w sumie tu prawdopodobnie też będzie... O, jakieś punkty lojalnościowe. Podobno właśnie też się dostaje jakieś niby paki, nie paki. Tutaj zobaczcie, jakieś herby, koszuleczki. Dobra. Okej, okay, ewolucja nawet jakaś fajna. Dobra, dobra, wykorzystujemy, bierzemy. Ucz się i ulepszaj. Nie no, panie kochany, gramy. Tak jest, mamy, słuchajcie, 4650 FC pońców, to oznacza, że chyba 50 pońców mi przeniosło z poprzedniej edycji, więc tutaj to nie będzie jakoś ten, ale podobno właśnie w sklepie miały być jakieś paczki na rozpoczęcie i tak też się dzieje, moi drodzy, zobaczcie, jest paka za 5K, jest paka za 7,5, są wymienne tutaj overalki, paczka na wypożyczenie, okej, okay. Troszkę się tutaj dzieje, co? Nawet paczka z Hero? Już teraz? Ja nie wiem, czy to nie jest jakiś błąd, bo nie pamiętam, jak miało być. O kurde, jak to w ogóle się prezentuje. Matko jedyna, tylko że to jest to po prostu spokojnie, bo to jest srebrna paczka, ale wygląda to naprawdę nieźle, jeżeli chodzi o ten walkoutik. Więc walkoutik, no oczywiście to nie był walkout, bo to zawodnik jakiś Porto srebrny, mało znany. Natomiast my szukamy czegoś tutaj lepszego. Przechodzimy do kolejnej paczki za 5000. Mamy, proszę bardzo, pana Tarkowskiego. 80 overall, więc tutaj będziemy już takie rzeczy skipować, pomijać. Bierzemy póki co wszystko do klubu, bo to i tak jest niewymienne, jeżeli chodzi o jakieś wymienne. O, tutaj coś ciekawszego. U góry coś się dzieje. Jest jakiś napastnik. Są Niemcy. Bundesliga. A może jakiś Gui... No nie, Guiras nie jest Niemcem. Ale jest VfB Stuttgart. I proszę Państwa, Undaw! Ej. Kojarzy mi się z Tosem, gdzie miał ponad 90 tempa i teraz... Chyba trochę przesadziliśmy, ale jest wekor, że ogólnie tak patrzysz do pierwszego składu, czy coś ciekawego się sklei, ale chyba niekoniecznie. Niekoniecznie, moi drodzy, więc błyskawicznie przechodzimy do tych wymiennych paczek. 75-83 Timber. To jest dobry początek. Jak na taki starterek, obrońca, który może zrobić, słuchajcie, różnicę. Tak patrzę, że oni już nie mają tych pracowitości na zasadzie medium high. No właśnie, tutaj teraz są te role, stopy, rozgrywające obrońcy, okej, okej. Tu będzie trzeba to przejrzeć, ale Timber myślę, że jak najbardziej w porządku. W ogóle, czy te karty są... No właśnie, nie ma ich na rynku jeszcze, a wiem, że już niektórzy mogli grać szybciej. Kto grał szybciej? Ci, co są chyba dziennikarzami, oni tam mogli po prostu dostać jakoś szybciej gierkę i sobie potestować. Dobra, patrzymy dalej. Ale fajnie wygląda to. Kurde, jak tu będzie taki konkretny walkout, przykładowo jakiegoś Ronaldo, no, Ronaldo w tej edycji już pewnie nie będzie mocny, ale takiego Mbappe czy Halanda, to kurde, zobaczyć coś takiego, to będzie coś pięknego. Ale tutaj Al-Musrati po prostu
W kolejnej paczce bierzemy chłopaków też do klubu albo na playlistę, bo nie wiem, czy w sumie tych końców nie będzie warto sprzedać, potem coś zainwestować na tym początkowym etapie. To może mieć znaczenie. No i patrzymy dalej. Kolejna paka, tutaj prawy obrońca. O kurczę, to może być Hakimi, ale jest Mazraoui, to też jest spoko, okej. Okay. Taki Mazraoui, Timber, coś tam już się ta obrona klaruje, patrzymy kolejna. I też fajnie, że jeżeli graliśmy w poprzednią edycję, te paczki dostajemy na start. Potem pewnie będzie można wejść do tych SBC, porobić te SBC-ki przeróżne, bo to wiadomo, że to jest klucz. Czy jakieś momenty, tutaj mamy Villarreal i z Villarrealu Argentyńczyk Foyt, okej, okay. 70 tempa, no to raczej z nim tutaj kariery nie zrobimy. Patrzymy, słuchajcie, dalej jeszcze mamy, no właśnie, przede wszystkim tutaj jestem ciekawy tej paki z Hero, nie mam pojęcia, czy to faktycznie będzie. Paczka na wypoczynienie Ultimate Team, ale tutaj są jakieś prześpiewki, ale w środku powinien być ktoś lepszy, jest pani Eva Pajor Barcelona, oj. Okej, okay, taka Pajor z ławki będzie tutaj, słuchajcie, wchodziła. Paczka piłkarzy na wypoczynienie też taki Beligol na 10 spotkań. No i dobra, Ambassador Ultimate na wypożyczeniu. Zerknijmy, kto to będzie. Dobra. Muszę pomyśleć. Ale generalnie ta Aitana wygląda super, ale jak sobie kminie, to jednak ten napastnik to zawsze robi różnicę. A w środku pola może być tam jakiś Januszek. Zresztą mamy Bellingama na wypożyczenie. A tak, taki Son na 10 spotkań może zrobić, słuchajcie, robotę. No i teraz tak. Miejsce na ewolucję, mocny strzał. Okej, okay, czyli tutaj coś takiego. Ciekawe, czy w ogóle będą, czy będzie tam takie ewolucje w paczkach do trafienia ogólnie. No i teraz, niewymienna karta bohaterska Origin, która w listopadzie zostanie ulepszona do karty bohaterskiej Prime. Także pamiętajcie, żeby tego nie przepalać, bo ona zostanie zupgrade'owana do Prime. I tu będzie Zeroberto! To jest nowa, słuchajcie, ikona. Okej, okay, bardzo przyjemny, nie? Ale chcę zobaczyć, ale niestety nie jesteśmy w stanie zobaczyć tutaj jego statystyk za bardzo z tego punktu. Dobra, moi drodzy, bierzemy z Roberto, bardzo ładnie. Paczka złota z podglądem. To może być też coś, co trzeba sprawdzić. Gdyby ktoś... Ale Anglia SP, szukam Lali. Nie, to się nie mogło udać. Ajajajajaj, ale tak przez chwilę. Zresztą chyba Bellingham ma SPO, no ale właśnie. Ale jest też tutaj Arkadiusz Milik, słuchajcie. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. No i to, co wszystkich ciekawi, czy będą płatne, słuchajcie, karnety. Bo tutaj widzę, że się dostaje jakieś punkty sezonowe, przełomowe, podstawy. Ja w tym momencie, słuchajcie, nie widzę, żeby... tutaj zdobądź 70% premię w Rush. Ogólnie ten tryb Rush będzie robiony. Zresztą możecie wpaść na live'a, bo będziemy też ten tryb Rush na pewno robić. I tutaj widzę, że te punkty można właśnie zdobywać i głównie na tym trybie Rush. Tutaj też widzicie podstawowe zadania, żeby taką panią Francis zgarnąć. Te typowe zadanka na mecze, bramki, więc to też warto sobie popykać w skład Battlesach chociażby, bo dzięki temu możemy dostać paki za 100 tysięcy, za 200 tysięcy. Zobaczmy, co jest jeszcze, jeżeli chodzi o wyzwanie budowania składu, bo to też nas ciekawi. No i słuchajcie, widzę podstawy brązowe, rozbudowy, okej, okay, te wszystkie, okej, okay, dobra, czyli to jest to samo, co zwykle, czyli tu pewnie będą te hybrydy, tak jest, hybrydy ligowe, hybrydy narodowe, więc to będzie kluczowe, żeby to zrobić, więc będziemy dużo pracy mieli na pewno, żeby ten klubik nasz urósł jak najdalej. No i póki co nie widzę nic na temat karnetu, słuchajcie, jeżeli chodzi o to, żeby go w jakiś sposób tam kupować, więc być może to była tylko plotka, że będzie trzeba FC Points wydawać na ten karnet. Jeżeli tak faktycznie będzie, no to po prostu, nie wiem, na jakieś drafty, słuchajcie, zagramy. Te pońcy po prostu pójdą na drafty i tyle, i tyle. Także, moi drodzy, tak wygląda pierwszy odcinek. No i, moi drodzy, tak prezentuje się ten składzik. Obawiam się, że ten z Roberto to jest jakiś błąd ze strony EA. A to oznacza, że, no nie wiem, czy oni mi go zabiorą, czy ta karta zostanie... że nie będę mógł rozgrywać meczów, tego nie wiemy. Pierwsze spotkania już na streamku, wbijajcie. No a my, moi drodzy, widzimy się już wkrótce w kolejnych materiałach. Subskrybujcie, aby nie przegapić kolejnych odcinków i wbijajcie na streama, bo trwa.